Jo, cześć, siema ludziska, z tej strony Wojciech i pokażę wam dzisiaj nagrody za ligę weekendową. Są to ostatnie nagrody, jakie wam pokazuję, przynajmniej na razie. Strasznie mnie zmęczyła ostatnia liga weekendowa. Zacząłem w tą grać, zagrałem 3 mecze, już mi się nie chce. Jako że widzicie, mam dużo monet, sprzedałem swój ten dobry skład, którym grałem w zeszłym tygodniu. Po prostu liga weekendowa zajmuje niesamowicie dużo czasu jak na weekend. Właściwie cały, plus nie grając najlepszym możliwym składem jest naprawdę ciężko, bo tak naprawdę każdy ma kurde niesamowite składy w lidze weekendowej właściwie, a po prostu grając na zawodników typu ikony, typu naprawdę wysoko ocenieni zawodnicy, jacyś nie wiem, Nainggolany, Dybały i inne tego typu rzeczy, no to naprawdę jest problem, żeby... Bo oni po prostu walą w strzałę z połowy boiska i wszystko wchodzi. Bramkarze typu De Gea, Buffon, Courtois i tak dalej bronią każdy strzał z takich zawodników słabszych, więc po prostu zmęczył mnie fakt grania słabszą drużyną, potrzebuję upgrade'u. Myślę, że odpocznę jakiś czas od ligi weekendowej, zbiorę jeszcze nagrody miesięczne w tym miesiącu i zobaczymy, co wpadnie. Widzicie, mam tutaj specyficzną flarę, jest czerwona i jest karta halloweenowa Scream, prawy pomocnik Musonda. No, może być. 5 gwiazdek, słabsze i sztuczek. Mamy walkaucik, tutaj zombie. Bardzo ładna animacja, no i fajnie, że trafiliśmy tę kartę, mimo tego, że nie jest jakaś droga, no to zawsze wpadła, tak? Także no na razie sobie odpocznę, więc cieszcie się nagrodami swoimi, mam nadzieję, że coś fajnego traficie, albo może już trafiliście, bo no mi ikona wpadła, wiadomo, w pierwszym tygodniu czy w drugim, natomiast jakby jest to na dłuższą metę, granie w Food Champions po prostu zżera wam cały weekend, co nie jest fajne, bo cały tydzień zżera wam studia, nauka, czy coś tam, czy praca, jak ktoś pracuje, więc no dajcie spokój. Jeszcze, żeby w weekend się zamęczać ligą weekendową, to trzeba być tutaj jakimś na przykład streamerem, bo jakbym streamował, to na pewno bym grał. Natomiast jest szansa, to wam powiem, ciekawostkę. Montują u mnie UPC teraz i będę miał szansę na posiadanie szybszego internetu, bo aktualnie nie mam dość dobrego internetu, żeby streamować, ale jeżeli będę miał UPC, to jest szansa, że może zacznę streamować kiedyś w przyszłości. Ascensy 84, sympatyczne, to są takie, spoko są te nagrody, 30 tysięcy monet, jeszcze salach, to są takie nagrody, niby nie jakieś świetne, ale ten Musonda tam z 20 tysięcy i generalnie jakoś to wyszło kilkadziesiąt tysięcy do przodu, może nawet prawie 100 tysięcy do przodu. Sympatycznie, tak? Napiszcie mi w komentarzach, proszę, co trafiliście fajnego, jak widzicie może ligę weekendową, czy uważacie, czy chcielibyście, żebym dalej grał ligę weekendową, może pokazywał wam więcej z ligi weekendowej, nie wiem. Ale powiedzcie, co uważacie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli film się podobał, albo po prostu jeżeli lubicie mnie i chcecie, żeby było mi miło. I do zobaczenia, to był Wojciech, na razie, cześć!